Magda, weź coś zrób z tymi patelniami, bo ja zwariuję zaraz. Czy one się smażą, czy jest tylko jeden palnik w tym domu? Czemu taka nerwowa wstała? Co się stało? Popatrz. Co masz takie nerwy? Co się dzieje? A ty co taki cały w gliterze jesteś? Bo leżałem na dywanie i tam Magda rozsypała. Co? Co? Igorku, jak ty masz zły humor, to ja do ciebie nie podchodzę. Dlatego chcę ci poprawić, bo mi się poprawia, więc staram się przekazać się pozytywną energię. Dobrze. Niedziele faktycznie nie należą do łatwych. Są ciężkie, stresujące. Każdy zachowuje się tak, no jest taka nerwówka, czuć tą nerwówkę w powietrzu, ja ją również dzisiaj czuję. Stresuję się. Dzisiaj też tak się stresuję. Nie stresuj się. Mi w***a będzie ci dane. Może nie powinienem tak mówić, ale w tej sytuacji cieszyłbym się, gdyby Justyna odpadła. Byłoby to w końcu coś sprawiedliwego. Nie ma sprawiedliwości, Igor. No nie ma, no ale mówię, czy ja byłoby. W nią wierzę, ale nie ma. Byłoby to w końcu coś sprawiedliwego. No i co się dzieje, czy co? Wchodząc tutaj, byłam pełna takiej energii, pozytywizmu, taka szczęśliwa, tej niewiadomej. A teraz jak pomyślę, że... Znaczy to jeszcze... Ja, to są moje przemyślenia, to jeszcze nie jest mój czas na odejście. Możemy sobie pomilczeć, też będzie spoko. No. We dwóch zawsze raźnie, nie? Dwoje. We dwoje. No, bez kitu. Bardzo bym chciała jeszcze zostać tutaj dłużej i uczestniczyć w tym eksperymencie, jak ja to nazywam. Ja jeszcze nie zrobiłam tutaj, nie spełniłam się tak mega fajnie, jakbym chciała. Jeszcze mam tu jakąś swoją misję do zrealizowania. No i zrealizujesz. Zrealizujesz. Nie rozklejaj się, będzie wszystko okej. Czujesz? Jak przed walką.